Serdecznie witam Państwa w Teatrze Lalki i aktora w Łomży na uroczystości wręczenia dorocznych nagród prezydenta Łomży w dziedzinie kultury i sztuki. Когда в внезапно возникает еще не ясный голос труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит между людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением Czas любви. Czas на презентацию osób, które były nominowane do Nagrody Prezydenta Łomży. Jak Państwo wiedzą, te nagrody przyznawane są od 2005 roku i prezydent, przyznając je, kieruje się decyzją kapituły. W tym roku wybór był szczególnie trudny, bo nominowanych do nagrody było aż 16 osób. Każda z nich z dorobkiem i osiągnięciami. Za pielęgnowanie świadomości historycznej mieszkańców Łomży poprzez liczne publikacje naukowe prezydent Łomży przyznaje nagrodę dr Małgorzacie Krystynie Frąckiewicz. Staram się odtworzyć nazwiska mieszkańców Łomży, którzy nasze miasto zamieszkiwali na przestrzeni od XV do XIX wieku. Staram się również popularyzować te nazwiska jako element dziedzictwa kulturowego, ale też wartość dla każdego łomżanina. W uznaniu dla pracy całego zespołu oddziału dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej za szczególny wkład w edukację kulturalną dzieci i młodzieży prezydent Łomży przyznaje nagrodę pani Renacie Igielskiej. Zapytał, a co ty robisz w bibliotece, bądź a co można robić w bibliotece? Proszę Państwa, można się realizować na każdej płaszczyźnie życia. Muszę podziękować jeszcze tym moim, naszym, małym i większym czytelnikom. Ostatnio pytam chłopaków, słuchajcie, potrzebna ta biblioteka czy nie? Fajnie się tutaj czujecie. Proszę Pani, tu jest najlepsze miejsce na świecie. Wieloletnie dokumentowanie życia kulturalnego Łomży oraz publikację Spacer z Jelonkiem prezydent Łomży przyznaje nagrodę pani Gabrieli Szczęsnej. Proszę Państwa, jestem tak zaskoczona, że po prostu czuję bicie swojego serca, więc powiem to, co czuję. Prawdą jest, że Łomża znajduje się na Mazowszu. Prawdą jest, że byłam aktorką Teatrzyku Lalkowego w najwspanialszym przedszkolu na świecie, czyli przedszkolu Caritas w Łomży. Prawdą jest, że decyzją najwyższej instancji urodziłam się jako łomżyniankę. I jestem z tego dumna. I kocham Łomżę do szpiku kości. Za wzbogacenie życia kulturalnego Łomży poprzez propagowanie i popularyzację muzyki jazzowej prezydent Łomży przyznaje nagrodę panu Mirosławowi Dziewie. Proszę Państwa, zapraszam na stronę internetową Novum Jazz Festival i tam jest lista osób, którym zawdzięczam ten festiwal. Nawet wiele osób widzę tutaj na sali obecnych i za to bardzo serdecznie dziękuję. Tak szczerze, cieszę się bardzo, że Novum Jazz Festival dołączył do symboli propagujących Łomże i to nie tylko w Polsce, ale nawet za granicą, przynajmniej w pewnym środowisku. Za upowszechnianie wiedzy o historii miasta i budowanie lokalnej tożsamości poprzez prowadzenie portalu historialomży.pl prezydent Łomży przyznaje nagrodę panom Mariuszowi Patalanowi i Henrykowi Sieszkutowskiemu.
Jest to portal, nośnik informacji, wiedzy. Tutaj akurat na tej sali są też redaktorzy, którzy tworzą ten portal. Nie jest to dwuosobowa, nie jest to dwuosobowy projekt, prawda? Na portalu jest 12 redaktorów, którym ta nagroda tak naprawdę też się należy. I wam tak naprawdę dziękuję, bo według tego, co mówi motto portalu, to ludzie tworzą historię. Za pasję, z jaką włącza mieszkańców Łomży w działania kulturalne Galerii Kreatywnej, prezydent Łomży przyznaje nagrodę panu Iwo Świątkowskiemu. Jest to dzień dla mnie bardzo wzruszający, tym bardziej, że dzisiaj również jest moje takie drugie wydarzenie, jest to wernisaż mojej wystawy w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku. Pan prezydent chciałby zaprezentować państwu osobę, która została nagrodzona przez marszałka województwa podlaskiego i dzisiaj serdecznie pogratulować pani Karolinie Skłodowskiej. W takim tekście popularyzującym moje badania naukowe zamieściłam 927 nazwisk łomżyńskich. Obecnie przygotowuję taki materiał, który ma zachęcać do badania własnych korzeni. W związku z tym, że Łomża za chwilę będzie obchodziła 600-lecie swojego istnienia jako miasto, postanowiłam, że taką książeczkę wydam, aby łomżanie zaczęli badać nazwiska jako dziedzictwo kulturowe własne, indywidualne, ale także, żeby spojrzeć na nazwiska jako dziedzictwo kulturowe miasta, jakim Łomża jest, starego miasta, jednego z najstarszych miast polskich. I właśnie w tym artykule popularyzującym nazwisko łomżyńskie zamieściłam 927 onimów, natomiast tak w ogóle w moim słowniku tych nazwisk jest około 5000. W związku z czym to jest bardzo bogaty materiał, potwierdzony, powiem państwu, aż przez przywołanych przeze mnie w tym słowniku około 20 tysięcy Łomżan. Szczerze powiedziawszy, to nawet nie wiedzieliśmy, że jest jakaś ta pieniężna nagroda, więc tutaj jeszcze nawet nie zastanawialiśmy się na to. Na pewno jakaś część, być może uda się wykorzystać na urodziny, które są 13 stycznia, więc to będzie na pewno miły gest, żeby kupić prezent czy ten tort i zaprosić wszystkie osoby, czytelników naszych na urodziny. Jeżeli chodzi o festiwal, to zawsze jest walka o to, o przetrwanie każdej edycji. O to, jeżeli zgłaszają się do mnie, pytają mnie o 9. edycję, potencjalni uczestnicy następnego festiwalu, to odpowiadam niezmiernie, jeżeli będzie możliwość taka, także doda mi to skrzydeł o walkę o to, żeby festiwal trwał.